kiedy szczyt zakażeń? Jesteśmy na fali wznoszącej szczyt zakażeń koronawirusem w Polsce. Profesor Ernest Kuchar, jesteśmy na fali wznoszącej. Kiedy nastąpi szczyt zakażeń koronawirusem w Polsce? Spodziewam się, że szczyt zachorowań w 4 fali będzie na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy przypadków, powiedział profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zdaniem w tej chwili jesteśmy na fali wznoszącej, a do szczytu zakażeń jeszcze daleko. Ocenił, że prawdopodobnie najwięcej nowych przypadków zakażenia będzie w listopadzie. We wtorek resort zdrowia poinformował, że minionej doby badania potwierdziły 3931 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Lubelszczyźnie i na Mazowszu. Zmarły 64 osoby z COVID-19. Jesteśmy na fali wznoszącej, do szczytu jeszcze daleko. Spodziewam się, że szczyt zachorowań w 4 fali będzie na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy przypadków, skomentował te dane profesor Kuchar. Ocenił, że prawdopodobnie najwięcej zakażeń będzie w listopadzie. Zakażenia koronawirusem wśród dzieci. Profesor Kuchar zwrócił uwagę, że w Polsce, podobnie jak w innych krajach, chorują głównie osoby młode. Na początku pandemii chroniliśmy dzieci, one przebywały w domu, a zarażali się głównie dorośli. W tej chwili natomiast zachorowania coraz częściej dotykają również dzieci, powiedział. Ekspert podkreślił rolę, jaką w rozwoju pandemii odgrywają zachowania społeczne i przestrzeganie zasad sanitarnych. Nadal niektórzy ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się, jakby ten wirus im nie zagrażał. Wiele osób nie nosi maseczek w sklepach i nikt nie zwraca na to uwagi, a ekspedienci nie reagują. Niestety jest duże przyzwolenie społeczne dla zachowań niezgodnych z zaleceniami. Brakuje dyscypliny społecznej w przestrzeganiu podstawowych zasad sanitarnych, powiedział. Przestrzeganie obostrzeń wskazał, że szczególnie ważne jest skuteczne egzekwowanie zachowań zgodnych z przepisami przeciwepidemicznymi. Osoby łamiące te zasady nie mogą czuć się bezkarne. Reguły muszą być przestrzegane w interesie nas wszystkich. Jeśli szpitale będą pełne chorych na COVID-19, nie będziemy mogli pomóc na przykład ofiarom wypadków komunikacyjnych, dlatego osoby młode i ogólnie zdrowe też powinny zrozumieć, że opanowanie pandemii leży w ich interesie, powiedział. Rolą administracji jest skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów. Ludzie wtedy przestrzegają reguł, gdy czują, że ich złamanie nie będzie tolerowane, dodał. Profesor Kuchar przypomniał również, że osoby mające jakiekolwiek objawy wskazujące na zakażenie SARS-CoV-2, nawet zwykły katar, powinny unikać bezpośredniego kontaktu z innymi, bez względu na to, czy są zaszczepione, czy nie. Osoby zaszczepione są zwolnione z kwarantanny, ale jeżeli mają jakiekolwiek objawy zakażenia, choćby tylko katar, wówczas powinny się izolować, powiedział.